Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszym 32 spotkaniu. Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną, środa, moment inspiracji, motywacji i komunikacji, czyli energię Merkurego, oczywiście. Dzisiaj porozmawiamy o kilku bardzo ważnych sprawach. Między innymi, pierwsza rzecz: dzisiaj o godzinie 22 czasu polskiego mamy 66 rytuał dla Matki Ziemi. Pełnia więdnących traw, ale jednocześnie moment niesamowitego oczyszczenia, takiego odnowienia, regeneracji. Ale o tym za chwilę. To oczywiście jest związane również z tą symboliką 66, tej cyfry, która wielu osobom kojarzy się negatywnie, bo mylimy ją z tym 666. A ma ona bardzo ważne znaczenie, dotyczy tego świata materialnego, w którym jesteśmy, tutaj i teraz, w tym ciele. Kolejna rzecz chciałabym powiedzieć coś na temat: czy pomagać innym, czy też nie? Kiedy pomaganie innym jest taką wartościową, bardzo wartościową iskierką, która uskrzydla i nas, gdy pomagamy, i tą drugą osobę, której pomogliśmy, a kiedy taka pomoc może być uciążliwa i dla nas, ponieważ oddajemy zbyt dużo naszej energii życiowej, i potem brakuje jej na realizację naszych marzeń i pragnień, lub stale pomagając danej osobie, tworzymy z tej osoby ofiarę. Ponieważ ona nie będzie w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje własne życie we własne dłonie. To tak, jakbyśmy odrabiali za kogoś zadania domowe. I ta osoba nigdy niczego się nie nauczy, ponieważ nie będzie miała do tego żadnej motywacji, żadnej inspiracji. Czyli ta pomoc, która może być taka piękna i pozytywna, a z drugiej strony może być takim zniewoleniem kogoś, zabraniem mu wolności i samodzielności. I z drugiej strony może być dla nas bardzo wyczerpująca, wypalać nas od wewnątrz. Dzisiaj porozmawiamy również o tym, że jutro mamy 32 ceremonię. A jej tematem będzie jak przetrwać złą paszę, czyli w takim momencie, gdy realizujemy się na drodze naszego serca. I pojawiają się problemy, pojawia się tak zwana susza, głód. To może być widoczne w postaci braku koncentracji, braku odwagi, takiego zniechęcenia lub ogólnie braku na przykład finansów, gdzie zdecydujemy się rzucić naszą drogę, nasze powołanie, by zarobić na chleb bardzo często coś takiego się zdarza i w mojej praktyce stale spotykam się z ludźmi, którzy rzucili swoje największe fascynacje ze strachu, że nie przeżyją i siła wy...